Dzień dobry Państwu, Adam Rak. Co nowego u złotego? W poniedziałek, 10 lutego, patrzymy w kalendarz makroekonomiczny dostępny na stronie www.comparik.pl. Za nami już pierwsze dane, m.in. z Szwajcarii czy Chin. Te drugie okazały się być zdecydowanie lepsze od prognozowanych. Wskaźnik CPI w ujęciu rok do roku wyniósł 5,4% wobec spodziewanych 4,9%. Natomiast jeżeli chodzi o dane ze Szwajcarii, poznaliśmy m.in. stopę bezrobocia w tym kraju. Wskaźnik sezonowy 2,3%. Zgodnie z prognozami, natomiast wskaźnik niesezonowy 2,6% wobec spodziewanych 2,4%. Dzisiejsza sesja pod kątem ilości i wagi poszczególnych publikacji makroekonomicznych będzie raczej spokojna. Przed południem zwracać uwagę będziemy przede wszystkim na produkcję przemysłową we Włoszech, nastroje inwestorów według Sentix oraz no cóż, tak naprawdę to wszystko. Po godzinie 12, patrząc już w stronę Stanów Zjednoczonych, będziemy skupiać się na wypowiedzi pana Bowmana, tam wystąpienie członka FOMC o godzinie 14.15. O 14.15 również raport dotyczący rozpoczętych budów domów w Kanadzie. Natomiast 15 minut później poznamy liczbę zezwoleń, wydanych zezwoleń na budowę w grudniu. I tak naprawdę są to chyba ostatnie ważne dane, jeżeli chodzi o sesję amerykańską. O 21.15 przemówienie członka FOMC, pana Harkera. I tak naprawdę przemówieniem Harkera zakończymy poniedziałkową sesję. Poniedziałkowa sesja rozpoczyna się powoli, ospale, ale patrzymy na to, co dzieje się na wykresach. A na wykresach widzimy pewne odreagowanie piątkowych ruchów. Euro-złoty odbija od okolicy 4,27 zł, 4,2750. Właśnie te okolice powstrzymały dalsze wzrosty. W tym momencie testujemy poziom 4,27 zł, 4,2690 w tym momencie na naszych monitorach i tak naprawdę pytanie, czy 4,27 będzie dostatecznie silnym wsparciem, aby byki znalazły tam bazę do dalszych wzrostów. Jeżeli nie, wówczas czeka nas powrót nawet w okolice 4,2570. Tam znajduje się najbliższe wsparcie. Wsparcie, które, no cóż, co prawda w ostatnich tygodniach nie było jakoś doskonale respektowane, natomiast pod koniec grudnia minionego roku to wsparcie stanowiło podłogę, stanowiło, no cóż, tą podłogę, tak, dla kursu euro-złotego. Czekamy zatem na rozwinięcie się tej sytuacji, przechodząc w kierunku funta, a ten, podobnie jak euro, koryguje i zmierza nadal na południe. 5 zł i 2 grosze w tym momencie, 5,0230 na naszych monitorach. Czekamy na test równego poziomu 5 zł i 2 groszy. Natomiast okolice równego poziomu 5 zł z całą pewnością będą stanowiły ważny psychologiczny poziom wsparcia na wykresie. 5 zł to ta magiczna liczba, która wielokrotnie była już testowana, wielokrotnie była już pokonywana zarówno w górę, jak i w dół. Czekamy na jej test i reakcję właśnie kursu na okolice 5 zł. Poniżej tego poziomu tak naprawdę otwiera nam się przepaść i dopiero 4,96 zł, 4,97 zł powinny stanowić wyraźny poziom wsparcia. Patrząc natomiast na franka szwajcarskiego, po dzisiejszych porannych danych również i tutaj dostrzegamy pewne odreagowanie na wykresie. Piątkowa sesja wiązała się z dosyć wyraźnymi ruchami w górę. W tym momencie delikatnie korygujemy, testując okolice 3,98 zł, 3,98, 80 w tym momencie i tak naprawdę niewiele nam brakuje do testu poziomu
3,98 zł. Ten poziom był już tutaj testowany 28 stycznia. W ostatnich kilku dniach, kilku tygodniach de facto ten poziom był de facto ignorowany. Zobaczymy, czy tym razem zostanie on zignorowany, czy jednak będzie stanowić wsparcie na wykresie. 3,80 zł to kolejny ważny poziom, tym razem już psychologiczny i warto mieć na niego, czy warto na niego zwracać uwagę. 3,96-40 to jest najważniejszy poziom wsparcia. Poziom z 5 lutego 2020 roku, poziom ostatniego dna i ten poziom, jeżeli zostanie pokonany, będzie otwierał nam drogę do poziomów coraz to niższych. A co z dolarem amerykańskim? Ten utworzył nowy szczyt w trakcie piątkowej sesji i w tym momencie delikatnie brakuje nam już tego byczego pędu. 3,89 zł, de facto 3,90 zł w tym momencie płacimy za dolara amerykańskiego. Czekamy na test okolic ostatnich szczytów 3,89 zł, 40. Po teście tych okolic będziemy mogli już powiedzieć, czy dolar amerykański nadal będzie drożał w stosunku do polskiego złotego, czy jednak, podobnie jak w przypadku pozostałych głównych walut, czekają nas tutaj głębsze spadki. Jeżeli ten test będzie udany, jeżeli 3,89 zł powstrzyma niedźwiedzie, wówczas nawet okolice 3,91 zł, 3,92 zł powinny być w zasięgu byków. Jeżeli doszłoby jednak do niedźwiedziego wyłamania tego poziomu, wówczas okolice 3,87-40 powinny być taką szalupą ratunkową dla wszystkich kupujących. I to było wszystko, jeżeli chodzi o polskiego złotego. A co warto wiedzieć przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji? O tym już po krótkiej przerwie.